Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj trzecia część o niebieskich niebiański, lwach Celestial Lions. No to lećmy z tematem. Pozostałe przy życiu niebieskie lwy były zdeterminowane do poświęcenia swoich żyć u boku swoich braci, zgodnie z zasadami honoru, jeśli zakonu nie udałoby się ewakuować. Mówca śmierci Julkara. Chciał dotrzeć do rekluzjarchy Grimaldusa, który podobnie jak on był synem Dorna, chcąc poznać prawdę na temat nadchodzącego ostatniego starcia jego zakonu, chcąc się upewnić, że żaden Astartes o krwi tego samego prymarchy nie będzie mówić źle o upadku niebiańskich lwów. Julkara wysłał samotnego orła burzy z roju Volcanus w poszukiwaniu pomocy o bohatera, od bohatera z Hellstreach, fanatycznego kapelana Grimaldusa, który w ostatnim czasie obronił wspomniany rój przed tysiącami orków. Wracając do zdrowia, po byciu przygniecionym przez gruz zniszczonej świątyni w wstąpienia Imperatora, przez kilka solarnych tygodni Grimaldus, nie, Grimaldus otrzymał raport o odkryciu wraku Orła Burzy. Działko pokładowe padło ofiarą przerażających wiatrów i burzy rozrywającej niebiosa Armagedonu, zwiastując nadejście sezonu ognia. Otrzymawszy Walkirię od 101. Armagedońskiego Regimentu Legionu Stali, Grimaldus i kapelan nowicjusz Synerik Opuścili miejskie mury i związane z nimi bezpieczeństwo celem zbadania miejsca katastrofy pomimo okrutnych warunków pogodowych. Powietrze było dość surowe, by zetrzeć niechronione ciało z kości, choć pancerze wspomagane astartes oferowały stosowną ochronę przed otoczeniem, nie mogły wytrzymać długotrwałego wystawienia na takie warunki. Grimaldus nie był w stanie jednoznacznie stwierdzić do sił jakiego zakonu należał wrak, jako że wszelkie barwy i symbole orła burzy zostały starte. Symbole przynależności uległy erozji z powodu działalności pyłu, piasku i silnego wiatru. Wyłamując dziób statku przy pomocy Croziusa, Grimaldus i Sineric odnaleźli ciało osamotnionego pilota kosmicznego Marin, odzianego w polerowane złoto, leżącego bezwładnie w miejscu, w którym pokład łączył się ze ścianami pojazdu. Wtedy rekluzjarcha. Rozpoznał barwy zakonu i miał już pewność, były to niebiańskie lwy. To odkrycie pozostawiało jednak więcej pytań niż odpowiedzi. Grimaldus nie mógł zrozumieć, co ten statek robił w tak odosobnionym miejscu, tak daleko od roju Volcanus. Orzeł burzy musiał pokonać niemal pół świata od miejsca swojego wyruszenia. Zdjąwszy hełm kosmicznego Marin, Grimaldus zauważył ciemne ślady rozkładu na jego skórze, co sugerowało, że Marin musiał być martwy od przynajmniej kilku dni. Po głębszej inspekcji Grimaldusowi udało się nawet odnaleźć holograficzny przekaźnik o rozmiarach ludzkiej pięści zatknięty za pasek martwego wojownika. Kiedy tylko kapelani wyciągnęli urządzenie i aktywowali je, z jego wnętrza wypłynęło mdłe niebieskie światło przedstawiające ducha wojownika z innego miasta. Wojownik nosił heraldykę niebiańskich lwów i hełm otwarzy twarzy czaszki w jednej ręce. Grimaldus rozpoznał swojego brata kapelana, był nim mówca śmierci Julkara. Jego chwiejny głos Zwiastował mroczne wydarzenia. Grimaldusie okłamano nas na temat wyłomu Mannheim, wysłali nas tu na śmierć. Grimaldus i Sineri opuścili miejsce katastrofy i udali się z powrotem pod chroniące ich mury roju Helsrich. Kiedy już byli bezpieczni, rekluzjarcha wysłał zabezpieczoną wiadomość Vox na wiecznego krzyżowca, okręt flagowy wysokiego marszałka czarnych templariuszy Helbrechta. Kiedy skontaktował się z potężnym okrętem, przekazał swoje rozkazy zakonnemu serwitorowi, dając mu instrukcję wykonania czterech postawionych przed nim zadań. Po pierwsze, miał nawiązać kontakt z każdym okrętem niebiańskich lwów na orbicie, tak, by można było zliczyć ich flotę wojenną. Po drugie, miał skontaktować się z pozostałymi przy życiu reprezentantami struktury dowodzenia roju Volkanus i zdobyć szczegółowy raport na temat strat wśród adeptus Astartes w tym regionie od początku trwania konfliktu. Po trzecie miał zapewnić bezpieczny transport dla Synerika i Grimaldusa na wiecznego krzyżowca. Jeśli burza uderzyłaby na miasto przed zdobyciem przez nich transportowca, zgodnie z planem mieli zaryzykować teleportację. Po czwarte wieczny krzyżowiec miał skontaktować się z oficerem reprezentującym niebiańskie lwy w roju Volcanus. Ostrzegł serwitora, że transmisja tej wiadomości może być monitorowana niezależnie od procesów zakodowania wykorzystanych do jej zabezpieczenia. Grimaldus wiedział, że w związku z tym musi ostrożnie dobierać słowa, wysłał więc wiadomość złożoną wyłącznie z sześciu słów: bez łaski, bez żalu, bez strachu. Przebywając już na bezpiecznym pokładzie wiecznego krzyżowca, rekluzjarcha Grimaldus spotkał się z wysokim marszałkiem Helbrechtem osobiście, prezentując mu holograficzne urządzenie nagrywające, zawierające wiadomość odmówcy śmierci niebiańskich lwów. Po odsłuchaniu wiadomości. Wysoki marszałek zapytał Grimaldusa, co chce w ten sposób osiągnąć, na co Grimaldus odpowiedział mu, że chce nawiązać kontakt z, niebiański, z niebiańskimi lwami, by podsumować ich straty, a jeśli to możliwe, zniszczyć tych, którzy ich zdradzili. Wysoki marszałek wiedział jednak, że niezależnie od tego jak bardzo sam tego pragnie, będzie to prawdopodobnie niemożliwe. Halbrecht ostrzegł Grimaldusa, że ryzykuje wciągnięciem zakonu w bezpośredni konflikt z inkwizycją. Wysoki Marszałek sprzyjał sprawie Grimaldusa, chcąc walczyć z niesprawiedliwością i zepsuciem, jednak wieczny Krzyżowiec miał za trzy solarne dni udać się w pościg za uciekającym Hersztem Gazgulem. Rekluzjarcha poprosił Marszałka o możliwość zostania na Armagedonie, kiedy główne siły zakonu udadzą się w pościg. Wysoki Marszałek był zaskoczony prośbą Grimaldusa, został schwytany między konieczność prowadzenia walki z zewnętrznym wrogiem a konflikt z wrogiem wewnętrznym. Jeśli tylko Grimaldus miałby sposobność, toczyłby obie wojny jednocześnie. Śmierciorkowego Herszta miała tu jednak priorytet nad wszystkim innym. Arcy-Herst, odpowiedzialny za postawienie Armagedonu w ogniu, nie mógł uciec siłą imperium, jako że zemsta wzywała do walki głośniej niż sama sprawiedliwość. Helbrecht nie mógł jednak zaprzeczyć, że przerażające straty niebiańskich lwów były głównym powodem, dla którego wierzył, że obawy jego rekluzjarchy są słuszne. Sprawiedliwość wzywała czarnych templariuszy do walki, jednak jedynym, co mogli zrobić w tej sprawie, było poznanie prawdy na temat wydarzeń, do których doszło w roju wulkanus. Jeśli przeznaczeniem niebiańskich lwów była śmierć, wysoki marszałek chciał poznać prawdę, nim będzie na to za późno. Każdy, kto ufa agentom inkwizycji, zasłużył sobie na miano nazywania go naiwnym syneriku. Istnieje powód, dla którego adeptus Astartes stoją obok imperium, utrzymując swoją autonomię, pozostając lojalnymi wobec idei imperium, ale rzadko wobec metod jego funkcjonowania. Największym błędem lwów było zapomnienie o tej prostej zasadzie rekluzjarcha Recruzja Merek Grimaldus. Wkrótce Grimaldus i jego podopieczni udali się na Armageddon Prime, gdzie rój Wolkanus wciąż był oblegany przez wroga, ale wiatr. Nie wyrzucał już do nieba tej samej ilości piasku, która tak utrudniała życie w innych częściach planety. Baza niebiańskich Lwów była zlokalizowana na naturalnym płaskowyżu stanowiącym kluczową pozycję obronną w regionie. Mroczne mury tej placówki były obsadzone wielkimi działami i świętymi pomnikami poległych, imperialnych bohaterów spoglądających z podełba na każdego, kto byłby gotowy je zaatakować. Całe miejsce zostało obrócone w ruinę. Dwóch czarnych templariuszy zostało przywitanych z honorami przez pozostałe przy życiu niebiańskie lwy. Grimaldus zauważył, że kilku z ocalałych wojowników plądruje zapasy własnego zakonu, ładując je do wciąż sprawnych Thunderhawków z wielką werwą. Co dziwne, wojownicy trzymali przynajmniej jedną wolną dłoń na bolterach, pozostając w ciągłej gotowości bitewnej. Osamotniony kosmiczny marin w czarnym hełmie lidera Dumy wyszedł przed swoich braci, uklęknął przed rekluzjarchą i ściągnął hełm. Grimaldusa przywitał widok twarzy o ciepłych, brązowych barwach, Naturalnych dla ludzi urodzonych w ciepłym klimacie równikowym. Choć sam Grimaldus nigdy nie był na ojczystym świecie lwów, Elizium 9, spotkał wielu ciemnoskórych synów tej planety. Ich populacja tworzyła społeczeństwo łowców. Byli dumni od dnia narodzin aż do śmierci, niczym prawdziwi synowie Dorna. Grimaldus nie rozpoznał wojownika, który przedstawił mu się jako lider dumy Ekenedubaku. Lider dumy to tytuł, który w zakonie niebiańskich lwów nadawano sierżantom. Nie wróżyło to dobrze. Dubaku był najstarszym oficerem wśród tych, którzy ocaleli. Weteran wyjaśnił, że na Armagedonie wciąż służyło 96 lwów oraz, że to on odziedziczył miano dowódcy sił zakonu po śmierci lidera wojny Wakambeja, tego, który poluje na serca, który poległ 18 solarnych dni wcześniej. Grimaldus znał Wakambeja, był dzielnym oficerem kosmicznych marins i zabójczym szermierzem. Rekluzjarcha wypytał sierżanta o losy mówcy śmierci Julkary. Lider dumy oznajmił murze Julkara, poległ w walce z bydłem. Jest to termin, którym niebiańskie lwy opisują zielonoskórych. Całe 24 solarne dni wcześniej. Teraz ocalałe lwy szabrowały wszystko, co zostało po zapasach, sprowadzonych przez zakon na powierzchnię świata. Nie mieli zbyt wielkiego wyboru, jako że wszelka nadzieja na zwycięstwo w tym regionie została zaprzepaszczona. Ich ostatnia forteca znajdowała się za murami samego roju Volcanus, jednak nie mogli tam dotrzeć. Raz na trzy dni orkowie dokonywali najazdów na ich pozycje. Amunicji było niewiele. Zaopatrzenie, które do tej pory przebywało, przybywało z ich floty, teraz nie przybywało w ogóle. Grimaldus zastanawiał się, dlaczego niebiańskie lwy nie wezwały do pomocy żadnego innego zakonu na planecie, ale zrozumiał, że przemawia przez nich dumna krew dorna. Zbyt ciężko było im odłożyć na bok dumę, nawet w obliczu tak wielkiego zniszczenia, a raczej szczególnie w jego obliczu, jako że to właśnie takie warunki prawdziwie testują duszę wojownika. Nie było lepszej okazji do dowiedzenia całemu wszechświatu, że byli dość silni, by przetrwać w osamotnieniu. Dubaku wyjaśnił, że niebiańskie lwy już dawno odłożyły swoją dumę na bok i wezwały na pomoc rozrywaczy ciała i czarnych templariuszy, jednak pierwszy z zakonów poniósł nie mniejsze straty niż oni sami, a czarni templariusze przygotowywali się do pościgu za flotą orkowego herszta. Lwy czuły, że nie miały prawa błagać o przysłanie im resztek sił zakonów pozostawionych na planecie, podczas gdy o nich samych po prostu zapomniano. Trwali więc w swym zniszczeniu, plądrując upadłe fortece i grabiąc zwłoki własnych braci. Potwierdziło to przeświadczenie Grimaldusa o tym, że wiadomość od Julkary była wiadomością adresowaną bezpośrednio do niego. Jego duma musiała mocno ucierpieć podczas jej wysyłania. Rekluzjarcha zapłakał w duszy, gdy zdał sobie sprawę, że niebiańskie lwy były już tak właściwie martwe. Choć przy życiu została cała setka ich Astartes, zakon działał teraz bez zjednoczonego głosu wysokiego dowództwa, a ich najstarszy oficer był zaledwie sierżantem. Grimaldus nakazał lwom dokończenie ładowania swoich działek pokładowych, jednocześnie nakazując Dubaku opowiedzenie mu wszystkiego, co zaszło od momentu wylądowania sił jego zakonu na planecie. Grimaldus mógł uczynić wszystko, czego oczekiwał od niego Julkara, jednocześnie czyniąc wszystko, co w jego mocy, by pomóc niebiańskim lwom. Od tego momentu czuł, że tak właściwie nie został wezwany, by ocalić lwy, ale po to, by czuwał przy dogorywającym zakonie. Opowieść lidera Dumy była ponura. Krew w żyłach rekluzjarchy zmroziła się, gdy Dubaku przechodził do kolejnych zdrad zadawanych zakonowi. Grimaldus szybko zdał sobie sprawę, że przeznaczeniem ocalałych lwów była śmierć pośród piasków Armagedonu. Lider Dumy potwierdził, że Grimaldus mówi prawdę. Lwy zamierzały umrzeć u boku swoich braci, jak nakazywał im honor wojownika. Mówca śmierci Julkara chciał, by Grimaldus poznał prawdę stojącą za ich ostatnim starciem i upewnił się, że żaden z synów Dorna nigdy nie powie złego słowa o poświęceniu niebiańskich lwów. Syneryk nie zgodził się. Jak twierdził, niebiańskie lwy powinny powrócić na Elizjum 9, by przetrwać hańbę, jeśli muszą, podobnie jak karmazynowe pięści. Przeżyły hańbę po bitwie o świat Rin. Lwy musiały odbudować swój zakon. Galaktyka nie może sobie pozwolić na ich utratę. Niebiańskie lwy nie zgodziły się z nim. Ich zakon został zniszczony ponad możliwości przywrócenia mu dawnej chwały. Ludzie, zasoby, wiedza, wszystko legło w gruzach. Nie mieli nic, co mogliby przekazać nowym pokoleniom. Pozostałe przy życiu lwy odrzuciły propozycję uciekania niczym tchórze. Jednak Synerik nie odwoływał się do tchórzostwa, a do przetrwania. Do przetrwania, które mogłoby im pozwolić na zachowanie ich krwi. I pewnego dnia do powstania z kolan tak, by raz jeszcze mogli walczyć dla imperatora. Grimaldus zgodził się zarówno z lwami, jak i Synerykiem, jako że ostatnie honorowe starcie nie było mniej szanowane e, niż utrzymanie przy życiu nieśmiertelnych wartości zakonów kosmicznych Marines. Jednocześnie dał do myślenia Synerikowi, zadając mu pytanie, czy zalecałby hańbę także i czarnym templariuszom, gdyby to im przyszło stanąć do ostatniego starcia. O wiele łatwiej jest mówić o hańbie, niż faktycznie się na nią zdecydować. Niemniej Grimaldus był tak samo zdeterminowany do ocalenia zakonu. Pozostałe przy życiu lwy wyjaśniły mu, że Inkwizycja i tak chciała zamknąć im usta. Rekluzjarcha zapewnił ich, że nie chodzi tylko o ich zakon, Inkwizycja wykorzystała niebiańskie lwy, robiąc z zakonu przykład. Lwy padły ofiarą w kampanii Inkwizycji, mającej na celu odebranie zakonom adeptusa Startes ich autonomii. Inkwizycja nie tolerowała ataków na swoje suwerenne przywileje, alwy postawiły im się. Teraz przyszło im dowiedzieć się, jaka jest cena buntu zakonów kosmicznych Marines. Sabotaże, sprzeczne rozkazy, zasadzki wszystko to prowadziło do zniszczenia zakonu kosmicznych Marines. Miliony obywateli Imperium miało poznać losy zamordowanych na Armagedonie niebiańskich lwów. Garstka z nich miała poznać prawdę leżącą za ich śmiercią. Każdy z nich miał być oficerem Adeptus Astartes, który w przyszłości będzie bardziej ostrożny w kontaktach z Inkwizycją. Lekcja, którą Inkwizycja chciała przekazać Astartes, doszła do skutku, wszystko zgodnie z planem Inkwizytora Apoliona. Przetwarzając te informacje, lider dumy Dubaku wyjaśnił Rekluzjarsze, że pozostała przy życiu część zakonu planowała wybrać się do wyłomu Mannheim drugi raz. Oraz, że choć wielu gargantów zostało zniszczonych, wyłom wciąż był dobrze bronioną fortecą orków. Ten teren był rakiem na powierzchni Armagedonu i musiał upaść. Grimalduzowi wydawało się, że to idealist wydawało się to idealistycznym pomysłem. Poinformował lwy, że w zasadzie to miejsce nie upadnie. Z pewnością nie upadnie przed garstką lwów, lwów niezależnie od tego, jak szlachetni i dumni by nie byli. Dubako odpowiedział mu, że godzi się na śmierć w boju, szczególnie w miejscu, które jego zakon wybrał na śmierć. To musiało mieć miejsce właśnie tam, jako że to właśnie w tym miejscu jego kości będą mogły spocząć u boku kości jego braci. Grimaldus zapytał go, czy lwy mają zamiar walczyć w osamotnieniu, na co Duba Dubaku przytaknął. Roju Volkanus nie było stać na wystawienie regimentu astramilitarum do walki. Nawet gdy wyłom Mannheim opustoszał z gargantów od czasu masakry która miała miejsce na Solarny tygodnie wcześniej, choć co do tego nie ma wątpliwości, Astartes obrali sobie trudny cel do zdobycia. Było to miejsce rojące się od wrogiej aktywności. Pięć kompanii bitewnych zakonów poległo w misji zdobycia wyłomu. Kilka tysięcy gwardzistów nie znaczyłoby w tej bitwie więcej niż splunięcie na porywistym wietrze. Lwy nie mogły w tej sprawie zaufać żadnemu gwardziście, jako że szpony Inkwizycji były wszędzie. Po poznaniu lwiej opowieści o zgubie, Grimaldus przyznał rację Synerikowi. Śmierć lwów byłaby zaprzeczeniem przysięgi złożonej przez każdego astartę z tego zakonu, niezależnie od chwały idącej za ich ostatnim starciem i niezależnie od heroizmu indywidualnych wojowników przelewających własną krew w tym miejscu. Lwy kłóciły się, mówiąc, że właśnie tak chcą umrzeć: chciały pogrzebać własne dziedzictwo w ogniu wojny, nie w stuleciach bolesnych operacji laboratoryjnych mających zachować ich linię krwi, chcieli umrzeć jak wojownicy. W rzeczy samej. Pomyślał Grimaldus, setka wojowników umierająca w chwale, zaprzepaszczająca szansę wystawienia do boju tysiąca wojowników, którzy mogliby być potrzebni w bardziej mrocznych czasach. Dla synów Dorna pomysł kontynuowania walki niezależnie od okoliczności nie był nowy. Śmierć w obliczu przytłaczających sił nie była wstydem dla wojowników stworzonych z genoziarna imperialnych pięści. Mimo to była to lekcja, którą przekazywano wojownikom od dziesięciu tysięcy lat. Wywodziła się z czasów, gdy imperium było o wiele silniejsze. Ostatnie stulecia ówczesnego mrocznego milenium wykrwawiło imperium ludzkości, niemniej rekluzjarcha podziwiał Dubaku za jego głód chwalebnej śmierci, nawet jeśli miała być to ostatnia szarża, jaką zapamięta. Dubaku poinformował rekluzjarchę, że jego siły nie zamierzały odkładać w czasie tego, co nieuniknione, i przygotowywały się do swojego ostatniego starcia nawet w tej chwili. Jego zakon miał zamiar zgromadzić dostępne zasoby w ich wysuniętej bazie i przygotować ostatnią wyprawę zwiadowców po ostatnich ocalałych i ostatnie zasoby. Lwy miały następnie zaatakować w ostatniej szarży o świcie następnego dnia. Lider Dumy poprosił srogiego kapelana o jedną ostatnią rzecz. Chciałby Grimaldus przeprowadził na jego ludziach ostatnie namaszczenie. Czarny Templariusz zgodził się przekazywać opowieść o śmierci z lwów. Powiedział też, że rozumiał, jak do tego doszło oraz dlaczego postanowili umrzeć chwale. Teraz chcieli jednak prosić go o pobłogosławienie ich potępienia. Lwy nie miały już żadnych ocalałych mówców śmierci, dlatego chciały, by to Grimaldus pobłogosławił wojowników innego zakonu, dzieląc się z nimi świętymi, świętymi rytuałami czarnych templariuszy. Przysięgając przed imperatorem i rogalem Dornem, że ich śmierć była szlachetnym postanowieniem linii krwi imperialnych pięści. Grimaldus spojrzał na ocalałe niebiańskie lwy, stojąc pośród nich w trakcie ich rozpaczliwej, pełnej szacunku ciszy. Rekluzjarcha czuł, że nie miał wyboru. Nie mógł pobłogosławić samobójczego zakonu. Odmówił prośbie lidera Dumy. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek o niebiańskich lwach. Będzie jeszcze kilka części. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.